użyje kim w jego ręce, wątrobie albo sercu. Jest świat ludzi starych. Wiecie, kraj urządzony przez staruchów. Przez tych, o których mógłbym stwierdzić, że chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata koło, jakie terpymi zakreśla oczy. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli trochę wyżej. Spojrzeli się na tych gwiazd, których były Azji. Od lat 40 nie ma żadnego postępu w tej dziedzinie praktycznie. Biorą stare promy kosmiczne, które są wycofywane, nowych się nie buduje. Po prostu nikomu się nie chce dbać o kaudum, a nie dba o to. Prywatne firmy by poleciały w kosmos. Gdyby nie było monopolu państwowego, to prywatne, które dawno prywatne rakiety latały między Marsem a Ziemią i między Marsem a Księżycem. Tylko monopol państwowy powoduje, że się nie opłaca, czy nie ma zezwoleń. My musimy myśleć o musimy myśleć nie o pełnym brzuchu, tylko żebyśmy musieli myśleć o tym, żeby wolno było każdemu ryzykować swoje życie. Bo nie chcę się przeptać, bo ja jestem przekonany, że pierwszy Polak na Marsie mógłby stanąć w ciągu 5-6 lat, nie ma żadnych finansowych ani innych, ani technicznych przeszkód ku temu. Tylko trzeba powiedzieć jasno. Firma prywatna, która by to robiła, powiedziała tak. Jedziemy, szukamy ochotnika na lotę na Marsa. Szansa przeżycia 10%. Nie byłoby chętnych. Byliby. I Scott zginął na biegunie, Amundsen zginął na biegunie. Postęp dzieje się dzięki ludziom, którzy gotowi są zaryzykować swoją przyszłością, swoim pieniędzmi, swoim życiem. To jest postęp, a nie pełny kaut. Dziękuję bardzo. Prawie ekonomista. Prawie to mam ochronę już niedługo z panem profesorem Gajdą, też uśmiecham się. Po pierwsze chciałbym rzucić kamyczek do ogródka pana Janusza Korwin-Mikke, z którym trochę się zgadzam, ale w większości nie. Polemika jest następująca odnośnie innowacji. Ciekawe, jak w XIX wieku można by było wygooglować informacje o bicyklu. Także uważam, że jednak jesteśmy świadkami wielkiego postępu innowacyjnego i nie tylko innowacyjnego, ogólnie postępu. Moje życie jest takim przykładem, że ja pamiętam jeszcze jak się urodziłem. Może nie pamiętam jak się urodziłem, ale proszę się wcześniej. Świat zmienił się diametralnie, naprawdę. I ja to obserwuję w ciągu 20 lat. Druga sprawa odnośnie ubezpieczeń. Abstrahując od zdrowotnego, chorobowego, różnych innych takich obowiązkowych, wspomniał pan też o ubezpieczeniu dostawy towarów, takich rzeczy. Czy biznes to jest skupianie się na biznesie, czy na hazardzie? Czy połudź zabierze nam ten towar, czy nie zabierze? Czy ktoś zginie w wypadku i towar nie zostanie dostarczony do odbiorcy i przez to firma z tobą konfrontuje? Czy dzięki ubezpieczeniu możemy skupić się na tym, co naprawdę robimy? Bardzo dziękuję za pana zdanie odnośnie studentów i tego, że na uczelniach studiuje bardzo dużo osób, które się do tego nie nadają. Zgadzam się z tym naprawdę i uważam, że to jest wielki problem. I tutaj chciałbym też zadać pytanie panu Olechowskiemu. Jak można by załatwić taki problem? Bo rozumiem, że pan Korwin-Mikke już pewną teorię, pewne rozwiązanie zaproponował, czyli prywatyzację opłaty za studia. Być może jest to dobre rozwiązanie, być może jeszcze możemy pomyśleć nad czymś innym, nad czymś skuteczniejszym, może nie tak radykalnym. A jeszcze zanotowałem sobie o wieżowcach. Myślę, że takim dobrym odniesieniem jest sukces finansowy przedsiębiorstwa budującego wieżowce w Dubaju. Dziękuję. Sukces oczywiście w cudzysłowie. Przede wszystkim nikt nie broni człowiekowi się ubezpieczyć. Ubezpieczenia były w XVI wieku wypraw bo korzenie czy powinny rzeczy zamorskie. Także ja mam przedsiębiorstwo przymusowe ubezpieczenie. W zasadzie, że trzeba się ubezpieczyć. I co więcej, takiemu klimatowi, że ubezpieczenie jest czymś dobrym. Ubezpieczenie jest czymś nieprzyjemnym. To chrześcijanie mówili, że chrześcijanie się boli własnej.
W każdym razie zawsze trzeba pamiętać, że jeżeli podejmujemy przedsięwzięcie, to jeden się na dwóch, którzy się nie ubezpieczą, jeden przegra, drugi wygra. Ale dwaj, którzy pozostali się ubezpieczeni, mają średnio. Otóż jeżeli chcemy iść do przodu, selekcja naturalna jest lepsza, jeżeli jeden wygra, drugi przegra, niż kiedy obaj idą średnio. To jest selekcja naturalna. Ja mówię o dobru nauki, o dobrym postępu ludzkości, a nie o dobru konkretnych ludzi. Ale trzeba pozwolić się ryzykować. Nie o to chodzi, żeby zabronić mu się ubezpieczyć, tylko o to, żeby wolno mi było zaryzykować i wtedy być może będę tym jednym z tych dwóch, który wygra. I tacy ludzie właśnie tworzą postęp, a nie ślimaki. O to tylko mi chodzi. Natomiast co do ubezpieczeń, dwie rzeczy. Ubezpieczenia od OC, prawda, samochodowe. Są zupełnie absurdem, bo to jest przecież z polskim prawem, nawet sobie mówiąc, które zabrania składki na przestępcę. Otóż OC to jest składka i się składamy na tego, który popełnił przestępstwo, wypadek drogowy i my za niego pokrywamy grzywnę. To jest przestępstwo, myślę, państwa polskiego OC. Więc inaczej. Ja się chcę ubezpieczyć od tego, że ktoś mnie słucha. I teraz się mogę ubezpieczyć, albo nie, prawda? Ja się nie ubezpieczyłem, to mój B. Jak się ubezpieczyłem, to z luzą, prawda? To ja się ubezpieczam, a nie ubezpieczam się od tego, co ja spowoduję. Od tego, co mnie spowoduje, prawda? Czyli to nie Bogu się ubezpiecza, tylko człowieka, który powodzi się ubezpieczyć. Także jest to kompletny absurd zachęta do mordu. Po prostu ludzie, którzy wprowadzają mordę, to zachęcają do mordu, bo dzięki temu człowiek, który wie, że pokryją mu straty, dlaczego to jeździ znacznie agresywnie? Bo się mniej boli, jest mniejsza kara za to, co spowoduje. To jest główna przyczyna wypadku drogowego. OC. I ludzie czasem do więzienia, którzy ten system prowadzili. Oni zachęcają do mordu. I druga sprawa, ubezpieczenia emerytalne. Można dokładnie pokazać, proponuję jako polityczne ćwiczenie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, krzywą korelacji między liczbą ubezpieczonych po tej strony, a procentem, znaczy o spadkiem dzietności. Dawny człowiek musiał mieć dzieci, żeby go na starość utrzymał. I co więcej, musiał je dobrze wychować. Dać im dobre wykształcenie, żeby kiedyś miał pieniądze, żeby go utrzymał. Dzisiaj nie ma pieniędzy, bo mu zabierają to utrzymać na składkę. Te pieniądze miałby na dzieci, a nie musi być na starość, bo będzie miał emeryturę. No sobie nie zdaję sprawy, z tego ta emerytura ma pochodzić z pensji dzieci. Tam są złodzieje nie czerwoni ukradli te składki, czyli nie się żyje nie ze składek, tylko z pieniędzy rabowanych młodym ludziom. I teraz jest takie pytanie, prawda? Zasadnicze. Ludzie, znowu to wyłączył Mickiewicza, ludzie mówią, nie wyschnie sobie źródło w górach, byleby mi płynęła woda w miejskich rurach. Ja nie mam dziecka, no bo dzieci innych będą na mnie pracowały. Ja wolę ktoś to myśli. Ale jeżeli myśli, to sobie myśli, a to będą pracowały na mnie dzieci inni. Ale tak myśli każdy. I w efekcie, proszę pana, mam jeszcze 30 czasu chyba. I w efekcie, jak moja żona była w supermarkecie pod Kolonią, kupiła sobie dla nas jednoczki i widziała w polu widzenia, miała 150 klientów w dziale dzieci. Ani jednej białej kobiety, same muzułmanki. Niemcy pod Kolonią. Ani jednej. Państwo za sprawę, jak to Niemcy, to lat 20. Będziemy graniczyli, że pana z kurdyjską republiką Saksonii i skali badania w Kolonii. No takie są procesy dziejowe, one są niepowstrzymane. Dziękuję za uwagę. Słuchając pana Korwina, Mikke, mi przyszło nagle do głowy, że przecież to, co on opisuje, jest do obejrzenia, jako model pożądany, jest do obejrzenia w dzisiejszym świecie. Kraj, w którym ludzie żyją krótko, a intensywnie, nie ma problemu ze starymi. Kraj, w którym nie ma ubezpieczeń, gdzie odbywa się bardzo szybki postęp techniczny, to takich krajów możemy znaleźć kilka w Afryce, to bez żadnego problemu. Nie ma problemu certyfikatów, nie ma problemu dbania o bezpieczeństwo. A nikt tam zresztą też nie mówi o pełnych brzuchach w tym wypadku. Także jest to, uważam, bardzo to są. Atrakcyjne modele, choć mam wrażenie, że gdyby je dzisiaj proponować jako miejsca wyjazdu młodych Polaków,
w poszukiwaniu szczęścia i przyszłości, to nie bardzo by się cieszyły dużą atrakcją. Coś jest w człowieku, że lubi mieć pewny brzuch. Nie wiem dlaczego.